taktyka, bo zasugerowała, że poprawia on pamięć i uwagę. Goldsi przejęli chatę Team X, Denis Załęcki promował dealera na swoim Instagramie, Budda rozdał 1 000 000 zł, w sprawie afery szeligowej pojawiły się nowe informacje, a Monika Kociołek zmierzyła się ze swoim psem w teście na inteligencję i przegrała. Nie. Nie. To nie wszystko, o czym dzisiaj porozmawiamy, bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo. Także koniecznie, drogi widzu, oglądaj, a ja nazywam się Tomasz Andrzej i będę twoim przewodnikiem. Zaczynajmy! A zaczniemy sobie od update'u w sprawie Piotra Szeligi oraz Anny Antończak, bo wokół nich narosło ostatnio sporo kontrowersji. Bardzo mocny i nawet trochę jednostronny materiał w tym temacie nagrał Konopski, w związku z czym zdecydowałem się z tą dwójką przeprowadzić konfrontację. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział tej rozmowy, gorąco zapraszam do odsłuchania tutaj. Stop! Ej, czekaj, ważna informacja. Weź zostaw suba na tym giga, mega, super kanale. Dzięki emotikon szeroki uśmiech. Miłego oglądania. W rozmowie Piotrek oraz Ania przedstawili swoją wersję wydarzeń, tłumacząc, że Rafał jest w tak złym stanie, że praktycznie nie kontaktuje. Jedyne jego reakcje mają pojawiać się przy upłuciu go. Twierdzą, że lekarze powiedzieli, że nie ma szans na wyzdrowienie i przez ostatnie 2 lata żona trenera Antończaka poświęciła mu mnóstwo swojego czasu oraz zaangażowania, próbując go uratować. Już po opublikowaniu tego wywiadu okazało się, że najbliższa rodzina trenera ma na ten temat nieco inne zdanie. Karolina Antończak, czyli siostra trenera, napisała, co następuje. Żaden lekarz nie stwierdził śmierci mózgu. Rafał oddycha samodzielnie, reaguje na głośne stuknięcia, bardzo się broni przy czyszczeniu nosa, wodzi i reaguje mruczeniem, jak przychodzi mama. Rodzina nigdy nie zwątpi i go nie zostawi. Wierzymy, że cuda się zdarzają i dopóki żyje, będziemy o niego walczyć. Głównie teraz opiekuje się nim moja mama z tatą. Nigdy nie był u żony w domu, tylko w naszym rodzinnym domu i moja mama się nim wtedy opiekowała. Anka jest nadal jego żoną, ale czekamy, aż się rozwiedzie i zmieni nazwisko. W komentarzach na facebookowym profilu pani Karoliny nieco rozwinęła ona temat i o wypowiedź pokusiła się również mama, czyli Halina Antończak. Napisała, że cuda się zdarzają i my jako rodzice wierzymy i wspieramy każdego dnia, że jej zdaniem żona była tylko na dobre, że Rafał jest na takim etapie rehabilitacji, że wodzi za nimi wzrokiem, a dla synowej już umarł. Siostra z kolei dodała, że personel medyczny może potwierdzić, kto zajmował się Rafałem Antończakiem, podkreślając, że jego żony tam nie widują, a wcześniej nie pojawiała się od co najmniej miesiąca. I teraz tak, z jednej strony te informacje rzucają zupełnie inne światło na sprawę i pokazują, że temat nie jest tak oczywisty, jak przedstawiła to żona trenera. Cały czas w tym wszystkim brakuje mi jednak dokumentacji medycznej, tudzież wypowiedzi lekarza. I biorąc pod uwagę perspektywę rodziny, życzyłbym sobie, żeby druga strona jakoś się do tego odniosła. Tak czy siak, musimy pamiętać, że nadal jest to tylko inna perspektywa i nie wiemy, która wersja jest zgodna z prawdą. A może się okazać, że żadna, bo każda ze stron patrzy przez pryzmat tego, co wierzy. Mianowicie widać, że siostra oraz rodzice są bardzo w ten temat zaangażowani i każdą, nawet najmniejszą rzecz postrzegają jako potencjalną iskierkę nadziei na wyzdrowienie członka ich rodziny. Z drugiej strony widać, że żona... Głośniej, bez cicho względem mnie, dobra. A już niedługo była żona, chce ten temat zostawić za sobą, więc najprawdopodobniej jej perspektywa może być wypaczona przez to, że decyzja o odejściu od tak ciężko chorego człowieka, najprawdopodobniej nieuleczalnie chorego, jest bardzo trudna. A my jako ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że nie chcemy myśleć o samych sobie, że jesteśmy złymi osobami. W związku z tym wypaczamy sobie pewne fakty i racjonalizujemy, tak żeby lepiej czuć się z naszymi decyzjami. I w związku z tym, że obie te perspektywy są bardzo subiektywne, to ja chyba w dalszym ciągu powstrzymam się od wyrażenia stanowiska, choć myślę, że trochę o tym temacie porozmawiamy z Rewo w naszym podcaście Zgrzyt, do którego gorąco was zapraszam. Ostatnio okazało się też, że No i co wy sądzicie na ten temat? Nawet jeżeli ona się nim nie zajmowała, tak jak mówiła, trudna sprawa? Trudna. Że chujowo mówić, kto ma rację, jak to nie, w obliczu takiej tragedii. To prawda. A też myślę, że rodzina trzymająca się kurczowo każdego mrugnięcia skurczu mięśni też może nie być do końca obiektywna w tym wszystkim. I jeżeli, wiecie, jest tak, że ta rodzina się tak trzyma tego bardzo, to jeżeli widzą, że ta żona się już pogodziła z tym odejściem, to wiecie, oni mogą tego, no przez to też negatywnie bardzo patrzeć, nie? Najbardziej obiektywny może być lekarz w tej sytuacji. Ale po co jakiś lekarz miałby się pchać i w takie coś i wiecie, tłumaczyć, kto ile razy u kogo był, nie? To dla lekarza wydaje mi się, że to też nie jest... Pchanie się w taką burzę medialną nie jest czymś, czego oni potrzebują, nie? Czemu miało być to odejście, jeżeli gościu samodzielnie oddycha? No bo to, że samodzielnie oddychasz, nie znaczy, że tak żyjesz albo że będziesz zdrowiał. Po prostu nie potrzebujesz respiratora. Gdyby Rebowi się tak stało...
Zależy, czy mielibyśmy dzieci. Jeżeli dzieci, to w jakim wieku? No. Dopóki byłaby szansa na jakiekolwiek wyzdrowienie, obudzenie, przywrócenie świadomości i tak dalej, to wiadomo, żebym walczyła bardzo, nie? Wszystkimi możliwymi metodami i środkami. A jeżeli bym się dowiedziała, że takiej nadziei może już nie być, jakby lekarze mi tak, kurwa, ciężkie strasznie, nie chce mi się płakać dzisiaj. Nie ten, nie gadajmy o tym. Trąba chciałby zaprosić Konopskiego do oktagonu. W odpowiedzi na szota z wypowiedzią streamerki Kasik o Konopskim, Trąba na Twitterze napisał: nigdy go nie lubiłem, chętnie skopałbym mu dupę w oktagonie. Te sytuacje uświadamia... Ja się gdzieś wpierdalam przez przypadek, nie? I to wszystko przez Dezego. Jestem jak trzecie koło uwozu, kurwa, tam. Mają tylko, że chłopak do zasięgów nie liczy się z drugim człowiekiem, pierdniemy clickbait i lecimy po cyferki. I nie chodzi tutaj konkretnie o tą sprawę, bo wiadomo... Czaty powiecie, jak odłączyć kartę od tego darmozjada, tylko kasę mi z konta zabiera sadz suchy chleb, muszę jeść przez nią. Mafiu, nie przesadzaj, na pewno jeszcze starsza ci na troszeczkę masełka. Pozdrawiam cię serdecznie, dzięki za 31 miesiąc uba. Nie. Trąba informował, że w wyniku kontuzji najprawdopodobniej nie będzie mógł już nigdy walczyć w MMA. Ale z tego co wiem, K1 wchodzi w grę, a w tej formule walczył również Konopski w swoim debiutanckim pojedynku z Ksajo. I to mógłby być całkiem ciekawy pojedynek. Myślę, że styl bycia Konopa mógłby Trąbie mocno działać na nerwy na konferencjach, a i sama bitka byłaby na pewno bardzo ciekawa. Bardzo ciekawy pseudonim na swoim drugim koncie w League of Legends miał ustawiony zupełnie... Co to Reptile? Ale Polak czy nie Polak? Niemiec. Okay. Przypadkowo podczas swojego live'a pokazał okienko z klientem gry, na którym był zalogowany na swoje poboczne konto. I okazało się, że jego nickname brzmi H199. Żeby nie dostać żółtego dolara, musiałem to nazwisko zacenzurować, ale podpowiem, że chodzi o ulubieńca Janusza Korwin-Mikkego, który był znanym austriackim akwarelistą. Był taki człowiek, który chciał, żeby dzieciom polskim było lepiej. Reptile generalnie już wcześniej pokazywał toksyczne zachowania, między innymi pisząc do ludzi na czacie, że grając w gry zarabia więcej niż cała ich rodzina, więc myślę, że wiele osób się ucieszyło, jak zobaczyli oświadczenie Fnaticu, który niedługo po całej feralnej sytuacji zdecydował się go wyrzucić. Szybko poszło. A skoro przez postać historyczną, którą gracz ligi umieścił w... swojej ksywce, weszliśmy w temat II wojny światowej, to dosyć specyficzny rodzaj kontrowersji wywołała Pola Sieczko z Gen Z. Zaś ta Pola. Zaś. Na jej profilu instagramowym pojawiły się takie oto zdjęcia z najnowszego odcinka, w którym członkowie teamu odbywali trening wojskowy. Zdjęcia poprzez nałożony filtr stylizowane były na stare fotografie. Część ludzi zezłościła się jednak na Polę, ponieważ ta początkowo opisała zdjęcie datą 1941. Ludzie umierali na wojnie, a wy robicie z tego estetik. Robienie z wojny estetik. Co tu się stało? Szkoda, że ty nie trafiłaś na 1941, Dziewczyno, zmień ten opis. Więc Pola najpierw zmieniła opis na emotki, drzewek i łapek, a potem fotki całkowicie skasowała. Szczerze mówiąc, reakcja ludzi wydaje... Hashtag cute, hashtag katyn, ja pierdolę. Kurwa. No ja od początku wiedziałam, że z tą Polą jest coś nie tak, tak? Ja to mówiłam. Wujek Łuki nie słuchał, ale ja to mówiłam. Głośno, głośno mówiłam. Daje mi się trochę na wyrost. Myślę, że Pola raczej nie miała nic złego na myśli, ale wojna mimo wszystko jest tematem wrażliwym, szczególnie biorąc pod uwagę, co dzieje się tuż za naszymi granicami, także koniecznie dajcie znać, co wy o tym uważacie. Budda natomiast w bardzo dobitny sposób pokazał, co uważa o swoich widzach i nie wiem, czy dało się bardziej wyrazić im wdzięczność za to, że z nim są, bo rozdał im 1 000 000 złotych. Oficjalnie 1 000 000 złotych pękło. Cały zamysł na film miał powstać jeszcze w zeszłym roku i w rozdanym milionie zawarły się następujące akcje: 100 tysięcy w parce dla domu dziecka, 124 tysiące zatankowane dla ludzi na stacji benzynowej, 135 tysięcy rozdane na kursy prawa jazdy, 3 samochody, 50 koła dla Łatwo Gang, 50 koła dla schroniska i 50 koła dla wolontariuszy, którzy przyszli powyprowadzać psy na spacer. Sporo losowych ludzi dostało po 10 tysięcy, choć warunkiem było, że muszą subskrybować Buddę. YouTuber wcielił się też w rolę bramkarza i za każdą strzeloną kiedy mu bramkę rozdawał 5 tysięcy. Jak będę miała 10 mieszkań, to jedno wam rozlosuję. Wielką grę w warszawskim Expo o 50 tysięcy złotych. Łącznie wyszło tego 1 012 000. Dużo osób porównuje to do akcji rozdawania pieniędzy przez MrBeasta, choć sam Budda poprosiłby tego nie robić, zaznaczając, że on tworzy content po swojemu i pomysł był jego autorski. Co ciekawe, na koniec Budda zhypował swoją nową markę Doze. Przecież jest spotkanie z Dozem. Ja se tydzień latam po całej Polsce i pieniądze a dla moderatorów powili? Nie. Po szybkim prześwietleniu KRS-u widzimy założoną 7 lipca spółkę, w której 70% udziału w prześwietleniu KRS-u
Kapitał zakładowy 500 tysięcy! To dobry kapitał zakładowy. Adres siedziby, szlak 77/212, Pawia. To jest przy Galerii Krakowskiej, ale mogą być tam tylko wirtualne biuro. Widzimy założoną 7 lipca spółkę, w której 70% udziałów objął Budda, 20% Rafał Haznar, a 10% Boxdel. Kapitał zakładowy spory, bo wyniósł aż 500 tysięcy złotych. A sprawdzając kody PKD, możemy natrafić na trop tego, czym spółka będzie się zajmować. Mamy tu kody dotyczące sprzedaży hurtowej napojów bezalkoholowych, a także sporo kodów PKD ogólnie dotyczących handlu żywnością. Okej. W zakresie działania spółki ma być także produkcja napojów energetycznych, co zresztą zdaje się sugerować piorun w logotypie marki Dose. Jest to ciekawa informacja w obliczu świeżo wprowadzonej ustawy o zakazie sprzedaży energetyków do osób poniżej 18 roku życia, ale patrząc na to, w jakim wieku jest widownia chłopaków, raczej mocno im to sprzedaży nie zaburzy. Zaburzony w ostatnich tygodniach był wizerunek Federacji Cloud MMA, ponieważ z racji tego, że organizacja powstała niedługo po zamknięciu przez MSW Federacji High League, a także z powodu kolejne gówniane energetyki. Nigdy nie piłam jeszcze Monstera, nigdy nie piłam Blacka. Nigdy nie piłam Dzika, nie Blacka. No nigdy, nie zdarzyło mi się. Tigera piłam, Blacka piłam, Red Bulla, Rockstara i to chyba tyle. Jaki jest mój ulubiony energetyk? Tak szczerze, znaczy teraz to w ogóle nie piję energetyków, ale z tych czterech, co wymieniłam, to wszystkie cztery smakują mi tak samo. Hej Kasia, to prawda, że umarłaś po szczepionce na COVID i teraz zastępuje cię klon zmontowany w biolabach na Ukrainie. Krz, krz, przejrzeli mnie, krz, krz, wycofać się mówię. Nie, drogi widzu, to ja, twoja ulubiona streamerka. Nic się nie zmieniło, po prostu przestałam lubić alkohol i mniej przeklinam, ale to nie znaczy, że coś się zmieniło. A udar to wcale nie była sesja naprawcza moich systemów. Dwukropek nawias zamykający nawias zamykający nawias zamykający. Matylux FM, dzięki za 4 miesiąc suwika, witam serdecznie. Brzmi leki? No to idźmy dalej. Nie zawracajmy sobie głowy już tym tematu, oglądajmy. Sędzia, dzięki za 7 miesiąc. Witam. Z powodu bardzo wielu powiązań z tą właśnie marką, Cloud był oskarżany o bycie kolejną przedłużką dla tak zwanych kadyrowców. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że MSW sprawdzi legalność świeżo powstałego tworu, a dzisiaj wiemy już, że Cloud MMA jest czyste. Jeżeli wierzyć... A teraz nie ma właśnie konferencji? Chcę strasznie zobaczyć tą... Nanami-chan. Doniesieniom serwisu Salon24, które dotychczas się potwierdzały, nie ma przesłanek do wymówienia Cloud MMA wynajęcia hali Torwar, gdzie ma odbyć się inauguracyjna gala nowej federacji freakfightowej. W tym tygodniu miały odbyć się w tej sprawie spotkania przedstawicieli resortów sportu i spraw wewnętrznych w siedzibie MSW. Podczas spotkania z MSW... Kurwa, ciekawe, ile tam w łapę dali. Wątpię, że w MSW i w resorcie siedzą ludzie, którzy stwierdzają, nie, Cloud MMA nie ma żadnych powiązań z High League'iem. To zupełnie inna firma, w ogóle nie związana z tym, co się działo wcześniej. Totalnie nie widzę powiązań. W omawiane były m.in. związki spółki z Czeczenami. Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik miał potwierdzić, że gala się odbędzie. Poważnie podeszli do prześwietlenia jej i na ten moment nie ma żadnych przesłanek, żeby Cloud banować. To, szczerze mówiąc, całkiem niespodziewane. Obawiam się, że niestety do federacji przykleiło się już tak wiele negatywnego PR-u, że ciężko będzie im się z tego wykopać. Natomiast życzyłbym sobie, żeby do sprawy odnieśli się autorzy materiału na kanale Nie Wiem, Ale Się Dowiem. Bo ich materiał Influencerzy w rękach Czeczenów narysował bardzo czarno-biały obrazek, który miał nie pozostawiać wątpliwości, że Cloud MMA jest nadal w rękach kadyrowców i o ile tego rodzaju głosy pojawiały się od samego początku ogłoszenia federacji, o tyle to po ich materiale dyskusji mocno wzrosła i przeniosła się do mainstreamu. Sławek Bielski zapowiadał pozew i patrząc na najnowszą decyzję MSW, jego szanse na wygraną właśnie znacząco wzrosły. A zastanawialiście się kiedyś, jakie są szanse, że człowiek przegra w teście inteligencji z psem? Bo ja na przykład nie. Ale okazuje się, że się da. I dokonała tego Monika Kociołek, która zdecydowała się wrzucić film Kto jest mądrzejszy? Mona versus pies i Mona z psem przegrała. Dzisiaj sprawdzimy, kto jest mądrzejszy, chrupcia czy ja. Tu mamy 3-2 dla chrupeczki, więc chrupeczka wygrała i jest mądrzejsza ode mnie.
Zaskoczenia brak. Joseph Bratan natomiast Jezus zaskoczył Olę z Warszawy autem, które dla niej przygotował. Raper rok temu organizował live'a, na którym rozdawał samochód dla pierwszej osoby, która się zgłosi. Zgłosiła się Ola z Warszawy, która przez ponad rok miała być przez rapera zwodzona i samochodu nie otrzymać. Sprawa została nagłośniona podczas ostatniego programu na Fejmie, podczas którego zwyciężczyni konkursu dodzwoniła się do studia i postawiła raperowi zarzut unikania tematu. Ten się bardzo zmieszał i zaplątał w swojej odpowiedzi. Kasiu, ty masz zwykłą kamerkę za 500 zł. Ja ci powiem więcej, ja tą kamerkę dostałam od widza, więc za darmo. Potem miał jej próbować wręczyć auto, które było bardzo rozklekotane i w kiepskim stanie. I wizerunkowo wyszło to dla niego bardzo słabe, więc naprawił swój błąd i wręczył Oli złomka. Tak prezentuje się zdjęcie z przekazania samochodu. Widać, że Ola nie jest szczególnie zadowolona. Jezus Maria. Z nowego nabytku. W związku z tym Żuka złomka sprzedała. Oficjalnym powodem sprzedania samochodu miał być fakt, że złomek okazał się za duży i Ola po prostu nie ma gdzie go trzymać. A szczęśliwym kupcem samochodu okazał się być Sylwester Wardęga, który złomka odkupił od Oli za 4000 zł. To zabawne, bo auto wygląda na całkiem nieźle utrzymane, więc może być warte co najmniej kilka tysięcy więcej. Wygląda na to, że druid zrobił niezłego flipa, przy okazji robiąc dla dziewczyny dobry uczynek. Także wygląda na to, że wszyscy w tej sytuacji wygrali. Panowie, którzy założyli projekt GOATS... Kup sobie normalną kamerkę? A po co mi normalna kamerka? O której to ma być? Ja czegoś nie wiem? To nie miało być o 20? Dobra, tam... Mocno wygrali sobie natomiast sympatię publiki i wygląda na to, że ich przedsięwzięcie idzie na tyle dobrze, że musieli wynająć kolejny budynek. Wybór był zaskakujący, bo padło na były dom Teamu X. Team X nie ma już swojej siedziby, Ja myślę, że to bait. Że to był żart, że oni wcale nie kupili tego. Informował na Instagramie Sylwester Wardęga. Głównym budynkiem GOATS jest dalej ambasada, jednak potrzebowaliśmy więcej przestrzeni, dlatego zdecydowaliśmy się przejąć dom X, gdzie utworzymy nasz konsulat. W konsulacie noclegownie będą mieć nasi pracownicy oraz przeniesiemy tutaj montażownię. Tym samym oznacza to, iż GOATS ochronili polski internet przed Team X4. Dziękować można w komentarzach. Do opisu dołączona została seria pięknych zdjęć. Internet dziękuję, a my czekamy na kolejne urocze zakupy tej bardzo sympatycznej ekipy. Mało sympatycznej... Chuj mi się wydaje, że to fake jest. Natomiast jest to, co zrobił Denis Załęcki. A mianowicie zapromował na swoim Insta Stories profil gościa, który handluje narkotykami. Widzieliśmy już różne dziwne rzeczy, które influ robili za pieniądze. A ja wiem, że wynajęli, ale wątpię, żeby ten akurat dom wynajęli. Pan, który na walki wychodził z tatuażem stopkokina.pl, chyba przekroczył kolejną granicę. Denis na szczęście zorientował się, że odwalił manianę po tym, jak dużo ludzi zaczęło go hejtować i wrzucił krótkie oświadczenie na swoje stories. Twierdzi on, że został celowo wprowadzony w błąd i nie był świadomy, czym ta osoba się zajmuje. Gdyby wiedział, nie udostępniłby tego profilu. To po chuju udostępnił ten profil? Ktoś mu za to zapłacił? Jak zapłacił, to reklama, kurwa, hashtag, proszę. Dodał, że bierze to na siebie, bo powinien lepiej sprawdzić. I do tego momentu ogólnie jest całkiem nieźle, ale dodał jedno zdanie, które powinno być w katalogu zdań zakazanych, jeśli chodzi o przeprosiny. Denis napisał, jeśli kogoś to uraziło w jakiś sposób, to sorry. Naprawdę, Denis, no było tak dobrze. Nie uraziło to nikogo, tylko to nieodpowiedzialne promować coś i tego nie sprawdzać. I wrzuciłeś, stary, na swój profil reklamę typa, który handluje dragami. Tu nie chodzi o to, że kogoś to uraziło. Naprawdę wiele innych rzeczy było w tym nie okej. Bo ten ziomek ma plag w nazwie swojego konta instagramowego. A na awatarze strusia, który jara blanta i konopie. Flaminga w tle. Nie było to trudne, żeby to sprawdzić. Co ciekawe, ludzie w komentarzach podrzucili screena pokazującego, że aktualny zawodnik Federacji Cloud MMA, czyli Paweł Bomba Scarface, również swego czasu promował na Insta Stories tego typu działalności. Ciekaw jestem, co na to Lexi Chaplin i jej 13-letnia widownia, której prezentowane są takie znamienite postaci. Kiciuś! Lexi tutaj z fanami. Nie najlepiej dla wizerunku Dane płynęło natomiast wypuszczenie przez nią energetyk. Dobra, czekajcie, energetyk. No to już się zaczyna, dobra, to energetyk będzie w przerwie. Chcecie czekoladkę? Walczysz z pokusą? Trochę już zjadłam. Yeah! Ej, dobre są te czekolady. Milka, ja was w barterze zareklamuję. I love you, Milka. Dla mnie najciekawsza walka? Liza z Nanami-chan. No, te czekoladki są zajebiste, te i te I love you. A ty po udarze możesz czekoladę jeść? A nie? Czemu niby nie? Ja mam udar, nie cukrzycę.